Hej, to Marta, codziennie fit i dzisiaj czas na aktualizację mojego wielkiego fit wyzwania, czyli jak wyglądały moje treningi, czy udało mi się cokolwiek ruszyć do przodu i jak to wszystko teraz wygląda. To co? Zaczynamy! No dobra, więc jak wiecie, jakiś czas temu zapowiedziałam, że wezmę udział w takim swoim fit wyzwaniu i zapisałam się na bieg na 100 metrów, chcąc przygotować się do niego tak profesjonalnie, jak tylko potrafię. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja przez prawie 12 lat trenowałam lekkoatletykę i biegałam właśnie na 100 metrów, więc to nie jest dla mnie nowość. Hello. Ale jest to dla mnie nowość w tym kontekście, że przez ponad 5 lat już tego nie robiłam. Nie jestem już wyczynowym sportowcem, nie trenowałam w ten sposób, więc byłam bardzo ciekawa, jak mi pójdzie i co jestem w stanie zrobić ze swoim ciałem w miesiąc. Nagrałam więc pierwszy trening i pierwszy test, gdzieś tutaj w kartach Wam go udostępnię, gdzie zmierzyłam swój czas aktualny na 100 metrów. No i wtedy miałam też taki ogląd na to, jak to teraz wygląda, jak mniej więcej biegam, co by można było poprawić i za co się tak naprawdę wziąć. Prawda jest taka, że miesiąc to jest bardzo, bardzo, bardzo mało czasu, jeśli chodzi o poprawę szybkości i przygotowanie się do takiego typu zawodów, ale bardzo chciałam to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ja uwielbiam takie wyzwania i uwielbiam po prostu, jestem sportowcem, uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam stawiać jakieś cele sobie, które wymagają sprawności, szybkości, wytrzymałości, czegokolwiek. A po drugie chciałam Wam też pokazać, że ćwiczenia, że zdrowa dieta to nie tylko właśnie odchudzanie, rzeźbienie sylwetki i te sprawy, ale też zupełnie inne spojrzenie na to, czyli spojrzenie na sprawność, zdrowie i na nasze ciało jako na taką maszynę, która potrafi naprawdę dużo zrobić. No i po tym pierwszym treningu tak naprawdę miałam już pogląd na to, co można by było poprawić, albo przynajmniej spróbować w ten miesiąc zrobić, więc chciałam skupić się na poprawie szybkości, tak żeby zacząć biegać troszkę szybciej, oraz na poprawie wytrzymałości szybkościowej, czyli tego, żeby utrzymać jak najdłużej tą szybkość w trakcie tych 100 metrów, tak żeby jej nie tracić w trakcie, nie spowalniać się i żeby nie mieć tak zwanej ściany, czyli takiego momentu, w którym biegnę, biegnę, biegnę i nagle powoli człowiek zwalnia i z takim, wiecie, jak w zwolnionym tempie zaczyna biec te ostatnie metry, ponieważ jest to właśnie chyba najgorsza rzecz, która może zdarzyć się sprinterowi, oprócz kontuzji. Ponieważ jestem trenerem, chciałam tutaj pełnić u siebie też funkcję trenera, a że jestem też po instruktorce z lekkiej atletyki, to mniej więcej jakieś tam pojęcie o tym, co można było tu zrobić treningowo, miałam, dlatego mój plan treningowy był bardzo taki skupiony na tych właśnie dwóch punktach, czyli szybkości i wytrzymałości szybkościowej. No i zaczęłam tak naprawdę od razu go realizować. Mój plan treningowy zawierał oczywiście trening szybkościowy. Na początku chciałam, żeby to był jeden trening w tygodniu, ale kiedy wgłębiłam się w opracowania, to okazało się, że od kiedy skończyłam trenować, trochę się pozmieniało i teraz już robi się więcej niż jeden trening szybkościowy w tygodniu, więc postawiłam na dwie takie jednostki tygodniowo na takim treningu szybkościowym. Robiłam krótkie odcinki, z reguły dużo krótsze niż 100 metrów, na maksa z przerwami wypoczynkowymi, które pozwalały mi odpocząć całkowicie i dopiero przebiec kolejny odcinek. Takich odcinków było od kilku do, myślę, maksymalnie kilkunastu. I tak naprawdę to jest trening, który nie jest bardzo wydolnościowo może męczący, przynajmniej dla mnie, ale jest dość wymagający i na pewno jest bardzo obciążający, na przykład dla mięśni czworogłowych uda, o czym zaraz powiem, bo to tutaj też będzie miało potem znaczenie. Oprócz tego w moim planie treningowym znajdowały się zwykłe treningi tlenowe, czyli takie, które budują po prostu wydolność ogólną, czyli tak zwaną kondycję, tak? Czyli tą całą bazę, którą mamy, taką wytrzymałość, tą mega, mega podstawową. I tutaj jeśli chodzi o te treningi, to było to albo po prostu długie bieganie, wiecie, 40 minut, 50 czy więcej, albo praca na rowerze spinningowym, bo mam go w domu i na przykład kiedy padało, albo kiedy nie miałam ochoty wyjść, czy był upał, to po prostu sięgałam po rowerek, więc to była druga część mojego planu. W planie nie mogło też zabraknąć oczywiście treningu siłowego. U mnie był to trening siłowo wzmacniający, ponieważ ja
tą jednostkę, te rodzaje ćwiczeń połączyłam w jedną jednostkę treningową. Były zarówno ćwiczenia z obciążeniem i z oporem zewnętrznym, na przykład z taśmami, ale były też ćwiczenia po prostu wzmacniające, czyli z masą własnego ciała, bez dodatkowego ciężaru. To wszystko połączyłam. Na czym się skupiłam w tym treningu siłowym i wzmacniającym? Przede wszystkim na wzmocnieniu tych partii, które najbardziej są potrzebne w trakcie sprintu, czyli mięsień czworogłowy uda, czyli cały przód uda, cała tylnia taśma, czyli tył uda, łydki, ramiona, mocny brzuch. Oczywiście tak naprawdę trenowałam całe ciało, ale skupiałam się głównie na tych partiach, starałam się też, żeby te ćwiczenia były na przykład eksplozywne, czyli takie bardziej skaczące, dynamiczne, dlatego że taka jest specyfika sprintu, więc tak jakby to mogło przełożyć się potem na lepsze efekty biegowe. Kolejnym punktem programu były treningi tempowe, interwałowe, kiedy to właśnie pracowałam nad tą wytrzymałością szybkościową, nad taką wytrzymałością specjalną, czyli starałam się na przykład, to jest takie trochę połączenie tej wytrzymałości zwykłej z szybkością, ponieważ staramy się w tym momencie zbudować taką wytrzymałość, która pozwoli nam jak najdłużej utrzymać jak najszybsze tempo biegu. I to są wtedy takie, dla Was mogłyby być to klasyczne interwały, więc trochę dłuższe odcinki. I co ciekawe, pierwszy raz w życiu podjęłam się robienia takiego treningu nie tylko biegowo, ale właśnie też na rowerku. Zazwyczaj robię interwały na rowerku, ale to są po prostu interwały. Teraz tutaj to miało być skierowane bardziej pod kątem właśnie wysiłku takiego, do którego się przygotowuję, więc skróciłam trochę czas trwania interwałów, zwiększyłam obciążenie na maksa i trochę wydłużyłam przerwę, ale oczywiście robiłam to też w formie biegowej, czyli po prostu takie odcinki 100, 120, 200 metrów, bardzo szybkim biegiem, nie do końca na 100%, bo bym umarła, gdybym miała robić takich kilka pod rząd, ale bardzo szybkim biegiem, z długimi przerwami, w ten sposób buduje się właśnie tą wytrzymałość szybkościową. No i na koniec tego wszystkiego joga. Joga mi została, ponieważ ja tak naprawdę od jesieni ćwiczę sobie raz w tygodniu treningi personalne jogowe z moją joginką Magdą. Zapisałam się do niej, ponieważ chciałam poprawić swoją mobilność, swoją sprawność i stwierdziłam, że będzie mi dużo łatwiej zrobić to z kimś, kto jest profesjonalistą, bo sama jako trener też po prostu cenię sobie innych trenerów, którzy wiedzą, o czym mówią i znają się na rzeczy, więc poszłam, oddałam się w ręce specjalistki, umówmy się. I ta joga po prostu mi została po to właśnie, żeby rozluźnić się przede wszystkim po tych wszystkich treningach, które są dość obciążające, ale też, żeby dalej pracować nad zakresami ruchu, nad mobilnością, bo to jest bardzo ważne także w takich sportach szybkościowych, żeby ten zakres ruchu był odpowiedni, bo wtedy też ten wysiłek jest mniejszy, tak jakby organizm nie musi na przykład kompensować jakiegoś ruchu albo go nadrabiać, tylko wszystko jest takie bardziej naturalne i dzięki temu też po prostu dla ciała łatwiejsze. Jest problem. Już w drugim tygodniu napotkałam pierwszą przeszkodę, ponieważ podczas treningu zaczął mnie ciągnąć mięsień. I na początku myślałam, że może jest to po prostu bolesność mięśniowa, ale ciągnął tylko w jednej nodze. I był to taki charakterystyczny ból, który ja kojarzę też z czasów, kiedy trenowałam, wiedziałam, jak to mniej więcej wygląda i tak sobie myślałam, że chyba przyciążyłam sobie udo. Szczerze Wam powiem, że chce mi się płakać, bo jeśli naciągnęłam czworogłowy, to praktycznie nie wiem, jak jestem w stanie zrobić to wyzwanie, które sobie dałam, bo bez czwórki no nie da się tego zrobić. Jeśli tego nie wyleczy się, jeśli to się nie przestanie mnie boleć w ciągu następnych kilku dni, to do dupy wszystkie przygotowania i całe to wszystko. Jest mi bardzo przykro, bo tak się cieszyłam na to wyzwanie i tyle mi to sprawiało radości. I nie wiem, kiedy się powtórzy taka okazja i chciałam też Wam to wszystko pokazać, więc trzymajcie proszę kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. Starałam się zwolnić trochę wtedy z treningami, co nie było mi bardzo na rękę, ponieważ umówmy się, miesiąc to jest naprawdę mało czasu. Jeszcze zwolnienie teraz z planem to naprawdę nie jest dobry pomysł, żeby komukolwiek udowodnić, że da się cokolwiek zrobić, ale stwierdziłam, ok, spoko, to jest ważniejsze, żebym po prostu przebiegła nawet na tych zawodach, pokazała Wam całą tą historię, jak to wygląda, niż żebym sobie uszkodziła to jeszcze bardziej, nie daj Boże, naderwała mięsień, a co za tym idzie, nie mogła trenować w ogóle, tak? Tym bardziej, że moje życie trochę się na tym opiera. Więc zwolniłam trochę z treningami, odpuściłam treningi szybkościowe, bo to one są takie najbardziej obciążające na czwórkę. Siłowo też nie ćwiczyłam bardzo na tą nogę,
No i po kilku dniach byłam też u fizjoterapeutki, ona też sprawdziła tę nogę, okazało się, że nic strasznego się tam nie stało, zostałam wymasowana, rozluźniona ta noga, no i powróciłam powoli do treningów. No i udało się, noga przestała boleć, więc normalnie treningi się toczyły i wydawało się, że już nic nie stanie mi na przeszkodzie, żeby spróbować pobiec szybciej. Minął tydzień od mojego niefortunnego treningu szybkości, podczas którego tak mnie zaczęło ciągnąć w czwórce, że musiałam przestać robić trening. Martwiłam się, że to coś poważnego, ale w tygodniu byłam u fizjoterapeutki, ona mi to wszystko wymasowała i jest dobrze. Dzisiaj pierwszy trening szybkości od tygodnia, więc bardzo słabo, powinnam robić przynajmniej dwie takie jednostki tygodniowo. No ale bałam się o tą nogę i wolałam trochę przeczekać, niż sobie coś zrobić całkiem i nie móc biec w ogóle, więc... Jestem już pod koniec treningu tak naprawdę, nie boli, wszystko jest ok, mogę normalnie trenować, więc mega. Dzisiaj zrobiłam 4 razy 40 metrów na 100% praktycznie, prawie, z przerwami 4 minuty. Przerwy muszą być długie w treningu szybkości, żeby organizm mógł odpocząć, inaczej ten trening nie będzie efektywny. Potem zrobiłam 2 razy 50 metrów i teraz czeka mnie jeszcze 2 razy 60 metrów i do domu i bardzo się z tego cieszę, bo gryzą mnie komary jak skubane, jak nie wiem. No i tak mi się tylko wydawało, bo już tydzień później zaczęłam smarkać, a następnie potem obudziłam się z okropnym bólem gardła i okazało się po konsultacji, że mam zapalenie gardła. W związku z tym prawie 6 dni spędziłam bez treningu, co stanowi 1/4 czasu przygotowań do zawodów. Powiem Wam szczerze, że biłam się bardzo z myślami, kiedy tak leżałam chora i zastanawiałam się, co mam robić w ogóle ze swoim życiem, bo byłam prawie pewna, że ta choroba w ogóle przekreśla już jakiekolwiek moje postępy, ponieważ nie dość, że jest mało czasu. Tutaj była ta naciągnięta czwórka, to jeszcze teraz jestem chora, nie mogę przez 6 dni trenować, a co za tym idzie, wszystko, co może udało mi się przez te 2 tygodnie treningami nadbudować, leciutko, umówmy się, bo to nie jest jakiś super przeskok, to teraz na pewno to zostało stracone i wracam do punktu wyjścia, a nawet do punktu minus 1, bo po chorobie człowiek jest trochę osłabiony i to nie jest tak, że od razu wracasz na, wiecie, na full, pełne tory i wszystko jest super. Witam Was z porannego biegania, to jest mój pierwszy bieg po przeziębieniu, jak słychać, więc na spokojnie, taki bardzo spokojny rozruch, rozbieganie, żeby trochę pobudzić ciało, obudzić je do ćwiczeń, do treningu i powrócić do normalnego planu treningowego. To na pewno potrwa kilka dni. To było takie mega trudne, ale potem sobie pomyślałam, że takie jest przecież życie. I bardzo często zdarza się, że zaczynamy się czy odchudzać, czy budować sylwetkę, czy po prostu jeść zdrowo i nagle coś się dzieje w naszym życiu, nie wiem. Czy jesteśmy chorzy, łapiemy kontuzję, wyjeżdżamy gdzieś, ktoś z rodziny jest chory i trzeba się nim zająć, nie ma czasu. I to się po prostu zdarza. I stwierdziłam, że dobra, mimo tego wezmę udział w tych zawodach, pokażę Wam po prostu, że się nie poddaję, sobie też udowodnię, że się nie poddaję i zobaczymy, jak będzie. No i wczoraj dostałam telefon. Wczoraj zadzwonił do mnie telefon i okazało się, że zawody zostają przełożone. A to oznacza, że mam kolejne 3 tygodnie na przygotowanie. To z kolei oznacza, że mogę spokojnie kontynuować swój plan treningowy, i być może oprócz po prostu biegu pokażę Wam, że da się jednak coś zrobić mimo przeciwności losu. Więc koniec końców, mimo tego, że byłam przeziębiona, mimo tego, że naciągnęłam sobie czwórkę, to i tak chyba uda mi się powalczyć o to, żeby ten czas był lepszy niż ten sam, który był na filmiku tutaj z wyzwaniem, bo nie chciałabym go powtórzyć, mam nadzieję, że będzie lepszy. Walczymy tutaj o pobicie. No. Więc mam zamiar wycisnąć z siebie wszystko, dać sobie 100% na treningach, trenować dalej według tego planu, bo on się sprawdza. Już nawet na treningach szybkościowych zauważyłam, że dużo lepiej mi to idzie, jestem trochę bardziej taka, wiecie, no po prostu to czuć, że człowiek szybciej biegnie, uwierzcie mi. Więc po prostu kontynuuję dalej moje starania i mam nadzieję, że pod koniec miesiąca nagram właśnie takiego vloga już z samych zawodów. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki za dalsze przygotowania. Ja też relacjonuję co jakiś czas te treningi na moim stories na Instagramie. Link macie do Instagrama w opisie. I na pewno będę się spowiadać, jak tam mi idzie,
bo to też nie jest tak, że ja codziennie budzę się z takim zapałem, nie zawsze mi się chce robić ten trening, tym bardziej, że te treningi do zawodu są trochę bardziej wymagające, wymagają też przeorganizowania czasami dnia. Ja, jak wiecie, lubię ćwiczyć rano, lubię ćwiczyć na czczo, nie wszystkie te treningi da się wykonywać na czczo lub po prostu nie powinno się ich wykonać na czczo, ponieważ będą gorsze wyniki. Więc muszę to dostosować, staram się dostosować też jedzenie, może o tym niedługo też nagram jakiś odcinek, jak trochę się zmieniła ta moja dieta pod kątem treningów. I co? I działam dalej. To taka aktualizacja, żebyście wiedzieli, co się gra i co się dzieje, jak wygląda mój plan treningowy, a ja tymczasem zabieram się dalej do roboty i mam nadzieję, że będziecie trzymali za mnie kciuki. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie proszę kciuka w górę, zostawcie mi komentarz, jeśli trzymacie za mnie kciuki, zawsze to fajnie mieć jakieś wsparcie. A jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, gdzieś tu będzie taka możliwość, a my widzimy się już niedługo. Hejka!